Siemaneczko byczki, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie degustację kebab roll z tutaj mamy Hanna Badosz. W ogóle jest tutaj bardzo dużo ludzi dzisiaj. Kiedyś jak tu byłem, to było mało ludzi, natomiast teraz jest bardzo dużo. Wziąłem sobie kebaba roll lamb, czyli baranina. Miałem do wyboru albo lamb, albo chicken, więc wybrałem sobie lamb. Więc kosztujemy sobie, tak wygląda mniej więcej ten kebab. Trochę już trzeba troszeczkę to obrać. W ogóle fajny taki papier z takim, widzicie, z takim sreberkiem. Pewnie, żeby ciepło utrzymywało się. Jesteśmy teraz na Alperton. Właśnie w takim nowo powstałym lokalu. Jeszcze taką nalepkę dostałem. No i co kosztujemy? Ciasto, jak widzę, jest takie dosyć cienkie, dobrze przypieczone. No i zobaczymy, czy będzie to dobre. Czy będzie to lepsze niż, powiedzmy, polski kebab. Miał nie być spicy. Powiem wam, że kurwa, nie wiem, mówię do nich, że ma być, nie ma być spicy. On mówi, dobra, nie ma problemu, no spicy. Okazuje się, że jest spicy. To pewnie dla nich to nie jest spicy, ale jakbym poprosił o spicy, to pewnie by nie dało się tego zjeść. Ale już powiem na wstępie, że ciasto jest bardzo cienkie, dobrze wypieczone, chrupiące i mięso przede wszystkim to jest właśnie lamb. Prawdziwy lamb. Czuć właściwie tą baraninę, bo baranina od razu czuć. Od razu można to wyczuć, że jest to baranina. Ja jestem po treningu, więc takie mięsko jak najbardziej dobrze smakuje. Widzicie, są takie dosyć grube te kawałki mięsa, przez co czuć, że ta baranina jest po prostu taka, jaka ma być i bardzo dobrze smakuje. Poza tym, że jest trochę spicy, jak dla mnie trochę za spicy, miało nie być, ale wiadomo, u nich to jest wszystko na odwrót i muszę to trochę wszystko oderwać. Tak wygląda to. No oczywiście jest sałata, jest dużo kapusty, jest jakiś sos. Właśnie to jest ten sos. Trudno powiedzieć, jaki to jest sos, bo oni tam dodają tu swoich przypraw. To będzie jakaś hinduska, przypuszczam, jakaś hinduska, czy z tych krajów właśnie wschodnich. Restauracja. Ale powiem wam, że polecam. Naprawdę. Jest to o wiele lepsze niż ten falafel, co był na Harold. Bo tam to była tragedia. W ogóle nie wiem, co to było za mięso tam. Natomiast to. To widać, że to jest dosyć dużo mięsa. No sałaty jest też dużo, ale z tego względu, że mięsa są dosyć grube i jest dużo tego mięsa, więc to inaczej smakuje. Polecam oczywiście. Później wam zrobię tutaj, jak to wygląda, w którym miejscu są te dobre kebaby na Alpertonie. Jak wejdziecie do tego budynku, zrobię zdjęcie tego i filmik.
tego budynku i tej restauracji. Także trzymajcie się, polecam kebab roll z Lamba od 1 do 10. Dałbym, słuchajcie, 9, bo do ideału to jeszcze dużo brakuje, ale 9 i na pewno po treningu można polecić, także pozdróweczki, trzymajcie się, do następnego i ja Wam zaraz zrobię filmik odnośnie tego, jak to wygląda i będziecie sobie mogli, jeżeli tu będziecie w tych rejonach na Alpach, to będziecie sobie mogli, jak oczywiście będziecie chcieli, sami wypróbować, bo jest tu dosyć dużo restauracji, ale ten kebab jest warty polecenia, także trzymajcie się, pozdróweczki dla Was, yo! Subskrybujcie, lajkujcie, pamiętajcie o subskrypcji, bo to pomaga mi się co? Rozwijać, a to nic nie kosztuje. Naciśnięcie subskrypcji i polubienia dużo Was nie kosztuje. Także zachęcam, trzymajcie się, pozdro. Pozdróweczki, yo. To jest właśnie to miejsce, gdzie jadłem tego kebaba, kebab roll z mięsem lamb. Polecam serdecznie. Zaraz jak wejdziecie na Alpertonie, tylko tego kościoła po lewej stronie, w stronę Alperton, macie taki budynek. On się nazywa Trader Wembley. I tu sobie od razu wbijecie te główne drzwi do góry po schodach i na prawo macie te bardzo dobre burgery, znaczy kebaby, sorry, kebab roll, także serdecznie polecam Alperton, trzymajcie się, smacznego, yo, pamiętajcie o subskrypcji i lajku, trzymajcie się, pozdrawiam.